Hej, dzisiaj chciałabym dla Was zrobić coś specjalnego, czyli aktualizację mojej mangowej kolekcji. Nie wiem nawet kiedy ją ostatnio robiłam, ale teraz się jeszcze troszeczkę powiększyła o nowe tytuły, więc chciałam Wam pokazać, co mam nowe. Jak widać, półka nie zmieniła się, chociaż powinna już dawno. I może pościągam to trochę, żebyście widzieli wszystko razem z autorami. Postaram się. A to już przesunę. O, dobra. No to tutaj i się ten kącik za bardzo nie zmienił. The Raids Imago Saga Magdaleny Kani. Tutaj jest Strażniczka Orelianu. To był tylko jeden tytuł od studia Taiga, jak dobrze pamiętam. Zakuro. Tutaj mam tylko trzy, czwarty, może pójdę po niego. Inuyasha, 1, 13, 14, 16 i tutaj jest jeszcze 11. Dwa tomiki Black Laguna. To jest dosyć nowe, czyli opowieści Panny Młodej, Kaoru Mori ze studia, jak tutaj widzę, JG. Powiem Wam szczerze, że zakochałam się w tym, ale jak na razie to jest droga inwestycja, bo kosztuje manga 30 zł. O, chociaż wygląda ślicznie i w ogóle, i bardzo się cieszę, że jest w twardej oprawie i w obwolucie, ale i tak, no, drogo to wychodzi. Dengeki Daisy, 8 tomów. Tutaj jest 9, 10, 11, 12, no i 13. Czekamy już na kolejne. Pandora Hearts, oczywiście tutaj 4, tutaj kolejne. Wiem, że nie mam ostatnich tomów, ostatnich, czy ostatniego, nie pamiętam, czy już jest 9. No tak, miałam sobie kupić, ale jakoś się tak nie składa na to, żebym kupiła, bo zawsze jest coś pilniejszego. A Pandora tak ostatnio, nie wiem, jakoś mi tak nie podpasowała w ostatnim tomie. 8 tutaj tomików Special A. Tu jeszcze gdzieś były, tu. Oczywiście, jeszcze, aha, tu jest 13. W złym miejscu jest położony. Ojejku, jejku. O, muszę tak. Jeden z Chobitsa. Tokio Miu Miu całość. Czarodziejka z Księżyca, tylko 9 tomów. Oczywiście Auran High School Host Club. Tak dalej się nie mogę zebrać, żeby kupić następne. Nie dziękuję. No i na górze jest tak. Toradora, 2 tomiki. Uwielbiam anime. Jak tylko usłyszałam o Madze, to już takie wow! Wiem, że kiedyś Waneko się starało o właśnie prawa do Toradory, ale to było zbyt trudne i autor był chyba dosyć, jak to się nazywa? Wybredny, więc nie wykupili i wykupiło studio JG. Ze studia JG mam także Spies and Wolf, mam prenumeratę do 7 tomu, więc za niedługo powinnam dostać 5. Oczywiście studio JG nie zawsze przeraża swoją... Czym jak często wypuszcza? O, może tak. Kokoro Connect. Jedynka i dwójka. No, no nie wiem, jeszcze nie jestem do końca pewna. O pierwszym tomiku Wam powiedziałam chyba kilka słów, ale nie jestem pewna co do tego tytułu. A co tutaj jeszcze mamy? Ścieżki młodości. Nie wiem ile to jest tomików. To jest Io Sakisaka z Waneko. Nie wiem w ogóle ile to jest tomików, więc mam nadzieję, że tego nie jest dużo. Kiedyś to przeczytałam, bo pamiętam. Ale mam pewne podejrzenia, że tego jest dosyć mało. Beastmaster. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Kyosuke Motomi. Jak widzicie, Dengeki Daisy kocham nad życie.
Kyosuke Motomi to jest autorka właśnie, która jest dla mnie prześwietna, a Beastmastera też już czytałam na skanlacjach i czekam właśnie, kiedy będę mogła iść po drugi tomik, bo uważam, że to jest super manga, o której mogę wam powiedzieć kilka słów. Służąca przewodnicząca, okropny tytuł, Kaichou Amaid-sama, jak dobrze mówię. Tego jest dosyć chyba dużo, bo to wydaje studio JPF. Nie wiem, czy studio? Nie wiem, czy wydawnictwo to jest. I Kobato też poluje na drugi tomik z Kobato, z Clampa. Ale Kobato to jest po prostu anime, kocham, także wiecie, ja taka dosyć jestem. Roman Sidłowa, jak widać. Special Egg, Dengeki Daisy, Kobato też. No to nie dziękuję, też takie komediowo-romansidłowe. O, jeszcze Karin. Właśnie muszę sobie dokupić Karin, bo ostatnio są na outlecie w Vaneko, chociaż żal mi kasy aż tyle wydawać, żeby kupić do końca wszystkie. Ale nie jestem pewna, czy są wszystkie, ale wiem, że gdzieś są. Chyba jest tam zagórzone trochę. Dobra. I to tyle na dziś. Następnym razem pokażę wam pewnie to, co ostatnio przeczytałam, lub bardzo prawdopodobne, że wreszcie się spełnią wasze marzenia i wreszcie pokażę wam moją biblioteczkę, chociaż jest ona okropna, bo po prostu książki są wszędzie. Dobra, na razie.